Liturgia Eucharystyczna jest drugą z zasadniczych części Mszy Świętej. Te dwie zasadnicze części to liturgia Słowa, liturgia Eucharystyczna, a trzecia w ogóle z części mszy, bo jeszcze liturgia Słowa poprzedzona jest obrzędami wstępnymi. Skąd bierzemy wzór, schemat dla liturgii Eucharystycznej? Z ostatniej wieczerzy powtarzam schemat. Nie treść, nie istotę. Istotą jest misterium paschalne. Chrystus oddał swoje życie w ręce Ojca i w ręce ludzi. W ręce ludzi owocuje krzyżem, w ręce Ojca owocuje zmartwychwstaniem. I to uobecnienie tego podwójnego wydania, to tym właśnie jest, jest liturgia. Uobecnieniem tajemnicy Paschy. Tego oddania, przejścia przez śmierć do życia. To jest treść. Natomiast co do formy, to Jezus nam zostawił nią właśnie formę w czasie ostatniej wieczerzy. I powtarzamy to, co uczynił Jezus, odwołując się do jego słów, to czyńcie na moją pamiątkę, ale powtarzamy też ten schemat. A co Pan Jezus tam zrobił w czasie ostatniej wieczerzy? Słyszymy to w czasie każdej mszy świętej, że wziął chleb, że odmówił dziękczynienie, że połamał i rozdał. I to są trzy części e, liturgii eucharystycznej. Jezus wziął chleb, my mamy dzisiaj przygotowanie darów. Odmówił dziękczynienie, my mamy modlitwę eucharystyczną. Połamał i rozdał, my mamy obrzędy komunii świętej. Tym początkiem co do formy, co do rytu, jest ostatnia wieczerza. I ten, to wydarzenie, ten sposób obecniania Misterium Paschalnego Kościół powtarza w historii liturgii rozbudowując, dostosowując do wielkości zgromadzenia, podejmując pewne znaki, które pomagają tę tajemnicę przyjąć, ale jednak jest to to samo. Wziął chleb, odmówił dziękczynienia, połamał i rozdał.